Bracie, no mamy dzisiaj piękny dzień, Wielką Sobotę i jest to taka atmosfera odczuwalna, podniosła atmosfera, bo widać, że ludzie biegną do kościoła ze święconkami, modlą się przed Najświętszym Sakramentem przy grobie Pana Jezusa. No wiadomo, że sytuacja w kraju jest i na świecie, trudna, ale wydaje mi się, że ludzie pragną Boga, że Polacy nie chcą oddać tej przestrzeni sakrum, nie wiem, komuś, kto by zabronił właśnie modlitwę, zabroniłby odmawiania różańca publicznego. Wojownicy Maryi idą przez miasto, przez Bełchatów, modlą się na różańcu. Co o tym sądzisz? Ja pamiętam jeszcze rok temu, jak byliśmy z moją żoną w kościele właśnie podczas świąt Wielkiej Nocy, gdzie kościół praktycznie był pusty, limity, które wtedy wprowadzono, czyli to było 5 osób na kościół, to było coś zatrważającego i to po prostu łzy same cieknęły na widok tego, że w tak ważnym momencie dla nas katolików, dla chrześcijan, nie możemy triumfować zwycięstwa dobra nad złem. I to, co wspomniałeś, to jest dokładnie to, czego my potrzebujemy. My potrzebujemy Boga żywego, potrzebujemy żywej relacji, co pokazuje dokładnie to, co widzimy dookoła, tak? Ludzie z chęcią, z radością uczestniczą w mszy świętej, uczestniczą w kościele właśnie w Triduum Paschalnym, bo oni tego zwyczajnie potrzebują. Chcą przyjmować sakramenty, chcą adorować Jezusa i chcą właśnie tego, aby zwyciężyło dobro, a nie zło.